Myślę, że ten spektakl jest idealnym zaprezentowaniem wszelkiego rodzaju obrazów miłości, i to w każdym wieku. Takiej miłości udanej, miłości nieudanej, miłości na całe życie. Miłości czasem, która przychodzi znienacka, która nas zaskakuje, której się nie spodziewamy, albo też miłości, na którą czekamy właśnie całe życie. I rzekł Pan, niech staną się mężczyzna i kobieta. I stali się mężczyzna i kobieta. Każdy z nas wciela się w około 10 postaci i one są bardzo zróżnicowane. To są krótkie historie, które pokazują, jak miłość może nas w życiu zaskoczyć. I jest to miłość dwojga staruszków. Są to sceny o miłości małżeństwa, które ma dwójkę dzieci na przykład. I jak to wszystko wygląda. Są sceny o tym, że czasem można się zagubić, czasem można zwątpić, ale że jednak gdzieś nam ta miłość zawsze przyświeca, że gdzieś czasem gonimy za ideałem, który tak naprawdę nie istnieje, a mamy obok kogoś naprawdę wartościowego, z kim warto iść przez życie. I rzekła kobieta, no to może tak, weźmiemy ślub. Ty przysięgniesz mi dozgonną miłość. Ja urodzę bandę małych ludzików, która przez 18 lat będzie na nas żerować. W tygodniu będziesz karował jak wół. A w weekendy pomożesz mi sprzątać.